Witajcie widzowie w naszym cośrodowym spotkaniu międzyrajdowym. Tym razem zacznę od takiej małej rozkminy, bo zwróciliście mi uwagę, że często mówię Rally 1, ale już w odniesieniu do na przykład Skody Fabii mówię Rally 2, a nie Rally 2. I teraz jak lepiej mówić? Rally 1, Rally 2, czy Rally 1, Rally 2, czy po prostu tak jak ja to robię, bo jest mi tak najwygodniej, Rally 1, Rally 2, no bo powiedzmy to Rally 1 jest długim słowem, Rally 1, jedynka 1 jest długim słowem, z kolei Rally 2 brzmi tak już bardzo po angielsku, już tak bardzo, bardzo nie po naszemu. Natomiast Rally 1 to jest takie chyba ok. Jeżeli bardzo wam to przeszkadza, napiszcie w komentarzu, ja przyjmę sobie to po prostu do głowy i postaram się mówić tak, żeby was uszy nie bolały. Natomiast na tą chwilę zostajemy przy nomenklaturze Rally 1, Rally 2. Jak już mówimy właśnie o Rally 2, to zaczynamy od wielkich, fantastycznych wiadomości, które w tym tygodniu nas dotknęły. Jeszcze w tamtym tygodniu, w czwartek, Kajetan Kajetanowicz i Maciek Szczepaniak ogłosili, że spędzą szósty sezon razem w WRC 2 w kategorii towarzyszącej głównym zmaganiom WRC. Będą po raz kolejny starali się walczyć w klasie WRC 2, w klasie RC 2, w kategorii WRC 2 i zaczną wszystko już od najbliższej rundy, od rajdu Meksyku, czyli od rajdu w Ameryce Środkowej. Będzie to ich drugi start w tym rajdzie. Poprzednio w 2020 roku zajęli tam czwarte miejsce w swojej klasie. Był to ostatni rajd przed pandemicznym sezonem, przed tym przerwaniem przez pandemię sezonu 2020 i odbyli już testy przed tym rajdem, testowali w Portugalii, jeździli zarówno najnowszą Skodą Rally 2 RS, RS Rally 2, jak i swoją dotychczasową rajdową bronią, czyli Skodą Fabią Rally 2 Evo. To właśnie tym drugim samochodem wystartują w Meksyku, zresztą niewiele będzie Fabii RS Rally 2 w Meksyku, z uwagi na to, że tych samochodów w ogóle jest raptem kilkanaście na tą chwilę. Zatem większość z nich jest po prostu w Europie i czeka na kolejne rundy Mistrzostw Świata. W trakcie sezonu zapewne będzie to wielokrotnie też Fabia RS Rally 2, zresztą nie tylko w ich przypadku, ale warto jeszcze pozostać jeszcze trochę w Meksyku. Otóż do Meksyku oprócz Kajta i Maćka jedzie też Daniel Chwist z Kamilem Hellerem, a do najgroźniejszych rywali Kajetana i Maćka na pewno należy zajrzeć Gasa Greensmitha z Jonasem Andersonem, Riviera Solberga z Eliotem Edmondsonem. Ja bym osobiście ich stawiał w ogóle na zwycięzców tej rundy. Adriana Formoe z Alexem Corium, Nikolaja Gryazina z Konstantinem Aleksandrowym i Emila Lindholma z Rettom Hamalainen. Przy tak mocnej stawce w WRC 2 myślę, że szóste miejsce jest tym, co jest tym takim optimum dla Kajetana i Maćka. Wszystko powyżej będzie na pewno sukcesem. Tak naprawdę już to szóste miejsce będzie oczywiście sukcesem, bo jest to rajd bardzo trudny i oczywiście będziemy ściskać za nich kciuki i będziemy sobie o tym na pewno mówić w kolejnych naszych spotkaniach. W kwestii samochodów Rally 1 w Meksyku będzie 10 samochodów, bez niespodzianek, standardowe ekipy, plus Takamoto Katsuta w czwartym Yarisie, no bo przypomnę, Sebastian Ogier jest punktującym w tej rundzie dla Toyoty i będzie też jechał Jurdis Seederidis w trzeciej Pumie. Druga wielka wiadomość tego tygodnia to Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk, którzy z kolei w poniedziałek ogłosili swoje plany startowe. Drugi sezon w WRC 2 dla nich, znów wspólnie. Głównie ich bronią rajdową będzie już nowa Fabia RS Rally 2, którą będzie im przygotowywać głównie zespół SRT, ale nie tylko, ponieważ w zależności od tego, jak będą swój program układali w trakcie sezonu, mogą to być też inne stajnie. Tak będzie też w przypadku pierwszego ich startu, a ich pierwszy start już za półtora tygodnia. Runda otwierająca tegoroczne zmagania Mistrzostw Europy Rajd Fafe, w którym pojadą właśnie najnowszą Skodą Fabią RS Rally 2, ale tym razem przygotowaną przez stajnię Race 7, czyli przez tego tunera, który przygotowywał samochód dla Kajetana i Maćka w zeszłym sezonie i który też będzie ich głównym dostawcą samochodu w tym sezonie. Warto wspomnieć, że na tą chwilę Miko określił z Szymonem, że pojadą w Portugalii, na Sardynii, w Estonii oraz w Finlandii. Natomiast zapowiedział też, że pojadą w rajdzie Barbórki, to dopiero w grudniu, a wcześniej będą starali się jeszcze zorganizować sobie dodatkowe starty. Między innymi bardzo chcieliby pojechać rajd Polski,
No i niewykluczone, że pojawią się na memoriale, ale to jest bardziej na razie w kategorii pomysłów niż realnych, już do końca zatwierdzonych planów. Jest też plan, aby pojawić się w co najmniej jednej rundzie poza kontynentem europejskim. Miko chciałby pojechać na rajd Chile i w drugiej kolejności ewentualnie na rajd Safari. Ile z tego wyjdzie, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że te plany się powiodą, bo jednak zdobywanie tego doświadczenia poza Europą też jest bardzo ważne, jeżeli w dalszej perspektywie mierzy się w te najwyższe cele w kategorię Rally One w walkę o Mistrzostwo Świata. Co powiem Wam, jak patrzę na te lata ostatnie w przypadku Miko, to jest naprawdę kariera jak burza i trzymam tylko kciuki za to, żeby Hubert Laskowski, któremu ostatecznie niestety nie udało się dopiąć budżetu na rajd Fafę, na pierwszą rundę Mistrzostw Europy, też w momencie, kiedy już uda mu się dopinać budżet, żeby jego postępy, żeby jego wyczyny za kierownicą były co najmniej tak widoczne i co najmniej tak postępowały, jak w przypadku Miko Marczyka. Teraz za chwilę porozmawiamy sobie jeszcze więcej o rajdzie Fafę, bo to jest niewątpliwie też bardzo, bardzo ciekawy rajd na to wychodzi będzie. To jeszcze pozostańmy w klimatach Polski, polskich wiadomości, wiadomości dotyczących naszych rajdów. Mamy kolejne szczegóły związane z Wieliskim Memoriałem. Memoriał odbędzie się w dniach 25-6 marca, zatem już za niecały miesiąc, już za 3 tygodnie, w zasadzie 3,5 tygodnia. I Automobil Klub Krakowski przygotował 35 km OS-owych podzielonych na 10 prób. Cztery z nich odbędą się w sobotę. Dwa pierwsze to przejazd odcinka Węgrzce Wielkie, który znacie chociażby z moich testów samochodów, często tam w tej strefie ekonomicznej nagrywam. Tam pierwszy raz zawodnicy pojawią się zaraz po 12, drugi raz po godzinie 14, by następnie wieczorem o 17.30 już po zamkniętych ulicach centrum Wieliczki wykonać zapoznanie z trasą i o 19 i o 20.30 dwukrotnie pokonać nocny odcinek w centrum Wieliczki w niezmienionej w stosunku do zeszłego roku formie. Powiem Wam, że dla mnie to są zawsze te najbardziej ekscytujące odcinki, bo jednak jazda na elektrowni to zawsze robi wrażenie, to wygląda bardzo, bardzo spektakularnie w Wieliczce. I organizator napisał, taka informacja jest, że mają nadzieję, że w tym roku ich i zawodników obfite śniegi nie zaskoczą. Czy te obfite opady śniegu w zeszłym roku zaskoczyły? Na pewno, ale czy były na minus? Ja myślę, że zdecydowanie nie. Podniosły ogromnie atrakcyjność tych nocnych przejazdów. Bardzo, bardzo ciekawie się działo, zwłaszcza im bliżej czołówki. Mnie się bardzo podobały te zeszłoroczne nocne przejazdy po śniegu. Mam nadzieję, że jeśli nie takie, to może jakieś inne niespodzianki pogoda sprawi, żeby po prostu było ciekawie, żeby było nieprzewidywalnie, żeby było nierówno, w sensie przejazd do przejazdu niech będzie dla każdego zawodnika tak optymalnie taki sam, ale na przykład niech w sobotę będzie sucho, w niedzielę może popadać, a co do tej niedzieli, to w niedzielę również znane odcinki, bo dwa razy będą, znaczy dwie próby będą przejeżdżane trzykrotnie, trzykrotnie będzie to odcinek specjalny na brzegach, czyli też próba znana w poprzednich lat i trzykrotnie powrót odcinka Solne Miasto, czyli tej próby, od której cały memoriał zaczął się kilkanaście lat temu. Zatem coś nowego, starego, trochę rzeczy z poprzednich lat i na pewno będzie o co powalczyć. Przejdźmy zatem do Mistrzostw Europy. Rajd Fafę z bardzo długą nazwą, którą chyba wymówię dla Was tylko raz, najprawdopodobniej około godziny 14.30 w sobotę. O tym więcej powiem za tydzień. I w rajdzie Fafę lista zgłoszeń liczy 55 pozycji. 55 załóg zgłosiło się na pierwszą rundę Mistrzostw Europy w tym roku, w tym aż 44 w samochodach Rally 2, zatem bardzo dużo czteronapędówek i przede wszystkim niesamowita obsada. Po pierwsze, numer 1 na swoje auto naklejają mistrzowie Europy Elfren Larena z Sarą Fernandez, którzy broniąc barw MRF, tak jak przed rokiem, pojadą najnowszą Skodą Fabią RS Rally 2. Samochód dla nich przygotowuje Race 7, zatem ta sama stajnia, która samochód przygotowuje dla Miko i Szymona. Zaraz obok nich pojadą Martin Sechsk i Renard François, którzy w zeszłym roku, mając częściowy program w Mistrzostwach Europy, wygrali rajd Lipawy. W tym sezonie pojadą pełny cykl i ich samochód będzie dostarczała znana nam stajnia SRT, czyli podstawowy tuner Miko i Szymona.
trzecią Fabię MRF przygotowuje dla włoskiej załogi Andrea Mabellini i Virginia Lenzi. Oni w zeszłym roku startowali w Mistrzostwach Europy Ośką. Dla nich auto przygotowuje Race 7, zatem stajnia Kajty i Maćka bardziej tak cały czas nawiązuje do tych polskich akcentów, bo chcę, żebyście zwrócili uwagę na fakt, że to są naprawdę wiodący tunerzy w Europie. Dla naszych polskich załóg przygotowują samochody naprawdę najlepsze zespoły w Europie i to zespoły, które mają dużo doświadczenia i które też są na tyle duże, że no, nie obsługują jednej czy dwóch załóg, tylko to są naprawdę poważne, duże firmy związane z rajdowymi mistrzostwami Europy i świata. Ale to nie wszystkie samochody w barwach MRF, bo Fiesta Rally 2 w barwach MRF poprowadzona zostanie przez wracającego do takiego poważniejszego ścigania Pontusa Tiedemanda, gościa, którego przecież znamy z rajdowych mistrzostw świata. Pilotować go będzie Julia Tulin. Ten doświadczony WRC zawodnik wraca na mistrzostwa Europy właśnie samochodem produkowanym przez M-Sport, ale znów w barwach MRF. I żeby jeszcze dorzucić jedno auto w barwach MRF, naprawdę jest bardzo duża ofensywa indyjskiego producenta opon, to w barwach MRF pojawi się też Citroen C3, którego poprowadzi Mats Östberg, kolejny zawodnik z rajdowych mistrzostw świata. Östberga będzie pilotować Patrick Barf, tak jak w zeszłym roku, i Östberg zapowiedział pełny cykl mistrzostw Europy. Na liście zgłoszeń do rajdu FAFE widzimy też Haydena Padona z Johnem Kennardem w I20 Rally 2 w barwach BRC, który też zapowiedział pełen cykl mistrzostw Europy i walkę o to, aby stać się pierwszym nieeuropejczykiem z tytułem. Powiem wam, że to brzmi naprawdę niesamowicie. To jest absolutnie fantastyczna wiadomość dla nas. Bardzo, bardzo mocna stawka mistrzostw Europy już po tych nazwiskach, które do tej pory wymieniłem. A to jeszcze jest nic, bo zaraz obok nich Craig Breen i James Fulton, czyli fabryczna załoga Hyundai'a. Następnie będzie Tom Christensen i Andreas Johansson, zatem mistrzowie Polski. Ci pojadą również Citroenem C3. Będzie też Joan Bonato, Benjamin Bulland, Simone Tempestini, Sergio Itu, Simone Campadelli, Tania Canton, Alberto Battistoli, Simone Scantolini. Bardzo szybka czeska załoga, która już kilkakrotnie w Mistrzostwach Europy się pojawiała. Filip Maresz i Radovan Buchan. Oni również planują pełen cykl ERC. Erik Czajs z Peterem Tesińskim, Gregor Liname z Jamesem Morganem. Znowu zawodnik z WRC. Słuchajcie, te nazwiska to są Mistrzostwa Europy, to jest stawka lepsza niż w niejednej rundzie WRC w WRC 2. I na koniec jeszcze kierowca Hyundai'a też, Fabio Zaldivari z Marcello Der Ohenesieniem pojadą w rajdzie FAFE i też planują częściowy program w Mistrzostwach Europy, planują też rajd Polski i rajd Lipawy. Rajd Polski jako przygotówkę do skandynawskich rund WRC, no skandynawskich Estonii i Finlandii, Estonia jest taka troszeczkę skandynawska, jak i Lipawę, która w przyszłym roku będzie przecież rundą Mistrzostw Europy. Słuchajcie, to są tylko te czołowe nazwiska. Większość tych nazwisk, myślę, może walczyć o podium, może nawet o zwycięstwo w rajdzie FAFE, a przecież to jest niecała połowa tej stawki 44 samochodów Rally 2. Miko z Szymonem na swoją Fabię nakleją numer 29, a poza nimi na rajdzie FAFE zobaczymy jeszcze Tymoteusza Jocza z Maciejem Judyckim, którzy pojadą Fiestą Rally 4 z numerem 41 i już bez priorytetu FIA Jarosław Kołtun z Jarosławem Pleskotem pojadą Fiestą Rally 2 z numerem 47. No to naprawdę będzie na co popatrzeć, będzie o czym opowiadać. Idziemy o szczebelek wyżej. Były polskie rajdy Memoriał, były Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Lorenzo Bertelli zapowiedział, że będzie chciał jeszcze wrócić do Mistrzostw Świata w tym roku, ale raczej już nie w Jarisie, tylko z powrotem w Pumie. Mówił to już tak naprawdę w Umia, czyli już podczas rajdu Szwecji. Zapowiada, że będzie chciał pojawić się na Sardynii i na Akropolisie, najprawdopodobniej za kierownicą Pumy Rally One. W miarę jak będziemy otrzymywać te informacje, jak one się będą pojawiać, ja oczywiście wam je przekażę. Na przełomie marca i kwietnia, w ostatni weekend marca, Ojt Tanak i Martin Jarveoja pojadą Pumę w trzeciej rundzie rajdowych mistrzostw w Belgii. Start w asfaltowej rundzie ma ich przygotować do startu w Chorwacji i jest to kolejny tego typu treningowy start dla Estończyków, który jednocześnie podkreśla to, co już wspominałem, czyli kompletną bzdurą, jaką jest ograniczanie testów dla załóg WRC. No ale cóż, taka jest decyzja FIA. Ja przypuszczam, że jeżeli taka tendencja tych dodatkowych rajdów się utrzyma, to FIA może jeszcze zmienić zdanie na przyszły rok.
Na koniec zostawiłem jeszcze dla Was ciekawostkę. Otóż mamy w rajdowych Mistrzostwach Świata w kategorii WRC 2 syna mistrza świata Petera Solberga z 2003 roku, czyli Oliviera Solberga. Mistrzem świata w WRC jest syn świetnego, znakomitego kierowcy przełomu wieków Harego Rovanpery, Kale Rovanpera. A do Mistrzostw Świata zapewne niedługo, w najbliższych latach, może trafić kolejne wielkie nazwisko w WRC, nazwisko Hirvonen. Wielokrotny drugi kierowca Globu, wielokrotny wicemistrz świata Mikko Hirvonen pojedzie jako pilot ze swoim synem Roope Hirvonenem, który ma 17 lat, w najbliższy weekend w jednym z lokalnych fińskich rajdów za kierownicą Forda Focusa, takiego 1.6 jakiegoś N-grupowego, nazwijmy to, nie wiem jak te klasy w Finlandii są dokładnie rozpisane, ale 17 lat, a tutaj mamy już zawodnika, który już drugi rok startuje, a właściwie chyba trzeci nawet, jeśli dobrze kojarzę, zatem szykuje się kolejne dobre nazwisko do Mistrzostw Świata. Tym optymistycznym akcentem kończymy tego tygodniowego vloga. Mam nadzieję, że te informacje były dla Was ciekawe, a wręcz ekscytujące, bo naprawdę mamy znowu dwie polskie, bardzo szybkie załogi w rajdowych Mistrzostwach Świata. Jedną, która na pewno będzie chciała włączyć się do walki o końcowy sukces w tej kategorii i jedną, która będzie chciała wykorzystać zeszłoroczne doświadczenia, żeby znacząco poprawić swój performance, swoją prędkość, co w przypadku Mistrzostw Europy w sezonach 2020 i 2021 udowodnili, że jest możliwe. Trzymajmy kciuki za Polaków, trzymajmy kciuki za Huberta Laskowskiego, żeby udało mu się dopiąć budżet i wystartować w którejś z kolejnych rund Mistrzostw Europy w tym sezonie. No i zobaczymy się już za tydzień podczas kolejnego międzyrajdowego vloga. W sobotę króciutki teścik jednego z samochodów, którymi ostatnio jeździłem. A ja Wam tymczasem bardzo dziękuję za dziś. Jeśli się Wam podobało, pamiętajcie o kciukach w górę, subskrybowaniu, dzwoneczkowaniu i wszystkich tych innych interakcjach, które pomagają lepiej pozycjonować moje materiały w YouTubie. I do zobaczenia.